Debata publiczna w Polsce, przede wszystkim na lewicy, kręci się wokół kwestii obyczajowych, które dotyczą płci, orientacji seksualnej, a pomija całkowicie sprawy obyczajowe, które kształtują życie zdecydowanej większości z nas, jeśli nie wszystkich. Oczywiście uważam, że polityka nie ma dużego wpływu na kulturę, że to są wszystko mity, zawsze wychodzi to sztucznie i po prostu jest to w jakiś sposób tymczasowe. Natomiast jeśli już w ogóle mamy starać się ingerować w sferę zwyczajów, sferę obyczajów, sferę jakichś tam norm, to należałoby to robić zaczynając od tych, które kształtują relacje interpersonalne w pracy czy relacje sąsiedzkie. Mamy w Polsce duży problem z tym, że powszechna strategia to jest amoralny familiaryzm tak zwany, czyli po prostu robienie wszystkiego, byleby tylko swojej klice zapewnić, najczęściej klice spokrewnionej zapewnić najlepsze warunki i w jaki sposób dochodzi się do celu, to już jest mniej istotne. To jest kumoterstwo, nepotyzm, które oczywiście wynikały kiedyś z jakichś tam konieczności, trudnych warunków, jakie panowały w Polsce. Natomiast współcześnie nic się nie robi, żeby te mechanizmy osłabić, a wręcz przeciwnie, bo władza jest najlepszym właśnie przykładem na funkcjonowanie tych mechanizmów. Druga kwestia to jest serwilizm, czyli po prostu sużalczość wobec władzy. Jest to połączone też z takim indywidualizmem, rywalizacyjnością, z jakimś takim próbą najwyższego usytuowania się w hierarchii, co właśnie wynika z tego, że jeżeli jest się w tej hierarchii niżej, to jest się pogardzaną po prostu przez wszystkich i źle się generalnie odnosi do osób, które zajmują jakieś niższe pozycje w hierarchii społecznej, czy mają mniej pieniędzy, czy niższe wykształcenie. Co, że niby feminatywy to można wprowadzać, a z mechanizmami władzy to nie można walczyć? Oczywiście, że można, tylko że nie chce tego robić. Tym bardziej, że władza w Polsce jest również po prostu patologiczna. Przemoc tworzy takie przepisy, których wiadomo, że nie będzie przestrzegać. Przyzwolenie na nieprzestrzeganie zaczyna się zresztą od bardzo wczesnego roku szkoły, gdzie nauczyciele puszczają oko do uczniów, pozwalając na ich ściąganie jako na naturalny mechanizm radzenia sobie w życiu. Potem nie przestrzegamy też płacenia podatków, czy chociażby abonamentu telewizyjnego. No ale co się dziwić, jeśli na przykład w konstytucji mamy zapisane, że mamy społeczną gospodarkę rynkową, a w praktyce mamy dążenie do sprywatyzowania wszystkiego. Mamy zapisane, że państwo stara się zapewnić wszystkim warunki mieszkaniowe, a w praktyce mamy bezdomność, mamy jakieś podłe nory, które mają robić za mieszkania socjalne i pustostany, które po prostu stoją, mimo że ludzie czekają na mieszkanie. Do tego wszystkiego powszechny brak zaufania, który właśnie napędza to, że staramy się sprzyjać jedynie własnym jakimś tam wziąkom, jak rodzinie, własnej klice. No ale jak możemy mieć zaufanie, jeżeli nawet na poziomie państwowym mamy sytuację, że ministrowie obiecują pracownikom służb mundurowych, że nie pozbawią ich praw nabytych emerytalnych, jeżeli przejdą pozytywnie weryfikację i zostaną na służbie, po czym po prostu te prawa im odbierają, wtedy kiedy oni są już starsi i tak naprawdę bardzo często nie mogą się bronić, odbierają te prawa wdowom, które tak naprawdę w ogóle dostały emeryturę po mężu i to jeszcze bardzo niską, żeby w ogóle móc przeżyć, bo na przykład całe życie same zajmowały się wychowaniem potomstwa. O czym tu mówić, jeżeli władza mówi, że wypuści ludzi z zakładu karnego po odsiedzeniu długiego wyroku, po czym wpycha ich do Gostynina na wieczną odsiadkę. O czym mamy mówić, jeżeli po prostu nawet na tym poziomie najwyższym nie jesteśmy w stanie przestrzegać własnych zobowiązań. I tak, oczywiście, że możliwa jest modyfikacja tego typu zbiorowych zachowań, zaczynając już od etapu szkolnego, gdzie można wspierać tworzenie grup wśród
części młodzieży, która się na przykład nie zna, gdzie można podkreślać, że edukacja służy jednak zdobyciu wiedzy, a nie jedynie zaliczeniu kolejnych poziomów, dlatego też nawet jeżeli ktoś, powiedzmy, nie nauczy się, to nie musi ściągać, żeby osiągnąć jakieś konkretne efekty, może po prostu podejść do takiego egzaminu po raz kolejny. Możemy też na etapie pracy zawodowej zaostrzyć przepisy antymobbingowe, możemy ściślej kontrolować zakłady pod tym kątem, czyli przyznać znowu większe uprawnienia i Państwowej Inspekcji Pracy. Możemy nakładać większe kary, większe, wyższe odszkodowania za dopuszczanie się takich praktyk. Możemy też na przykład ustrukturyzować rekrutację. Takim pomysłem jest, że rekrutacja powinna być prowadzona przez minimum dwie osoby, które wcześniej przedstawiają kryteria, którymi będą się kierowały w ocenie, żeby nie były to wyłącznie jakieś tam, widzimy się, bazujące na jakichś tam efektach psychologicznych, na przykład, że ktoś jest do nas podobny albo że jest ładny. I wówczas po przejściu na przykład rozmowy rekrutacyjnej osoba dana jest punktowana przez te dwie albo trzy osoby w zakresie tych kryteriów, które zostały wcześniej określone i może się z taką punktacją zapoznać, jest to bardziej obiektywne, ale tego typu na etapie właśnie rekrutacji sekcji mechanizmów jest więcej, które można wprowadzać. Oczywista też jest tutaj jawność płac, która też oczyściłaby na przykład nierówności w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn.